Ja nie wiem, koszmar. Kurde. Już jest dzień? Nie, jest chyba noc. Nie wiem, nie widzę. Dobra, zapalmy sobie światło. O nie, spałem cały dzień. Położyłem się wieczorem i spałem. Czemu nie mogę spać? Położyłem się wieczorem i spałem cały dzień. Spałem całą noc, cały dzień. I teraz już jest noc. Nieważne. Eluwinka, jestem Wix i dajcie mi subik. Czemu nie mam mojej czaszki? Dobra, nieważne. Dajcie mi subiko, łapeczkę w górę i byłoby bardzo miło, gdybyście jeszcze polajkowali ten film. Także dzisiejszy dzień będziemy siedzieć na kanapie. Nie, dobra, że nie jest. Ładnie. Dzisiaj zjemy sobie hot doga. Jezu. Hej. Jedz to. No. Tu. Shit, man. Jedz to. Dobra. I fanu mam mało. Oh no. Jen. Muszę się pójść myć. Na sekundę. Dobra. Myju. Czy ja słyszałem jakiś odgłos? Ile mam? Dobra. Myju. I po myciu. Dobra, już wychodzimy. Wskaźmy sobie światło, bo to się będzie marnowało. No, idziemy na dół. O, ktoś tu coś buduje. Uuu, jaki ładny dom w ogóle. Linda P.S. Home. Ej, Linda, Eluwinka. Masz ładny domek. O, ale kurde, kozacki. Ej. Nie no, ładny masz domek. Welcome. Jezu, nie da się odczytać. Tu jest ładny, z tego co widzę. Tu jest też ładny. Ej, ładny masz dom, gościu. Znaczy dziewczyno. Lindo P. Aj, ja też jej coś napiszę. Elo. Linda. Elo Linda. Dobra. Czy tu w ogóle może napisać co się chce? Chyba ta. Linda. Chyba nie zna polskiego, więc. No, nie wiem co ona mnie spytała, bo zbytnio na angielskim się nie znam, ale. Kauken. Tu. How can I help you? No. Bye. Dobra. Ej, spoko sąsiadka. Jest miła bardzo. Dobra. Ja nie znam angielskiego, ale... O, co ona robi? Nie będę ją śledził. Dobra, będę ją śledził może ci na dzisiejszym odcinku. Ona coś tu kombinuje. Co ona robi? Dobra, widzę ją przez te szpary. I co ona robi? Kurde. Co ona robi? Najpierw przywitała się ze mną i spoko, jakaś sąsiadka zrobiła sobie ładny domek. Teraz nagle... Gdzieś tu się kręci i gdzieś staje na środku ulicy. No prawie, że na środku ulicy. Co jest? Tam w ogóle ktoś chyba jest. Gdzie ona idzie? Ja będę tak śledził. Ej, co ona? Nie dość, że śmierdzi i jest zmęczona. I tam ktoś chodzi. Nie dość, że śmierdzi i jest zmęczona, to jeszcze idzie do kogoś. Czy ona się nie włamuje przypadkiem? Czy ja nie powinienem zadzwonić na policję?
W sumie w Wolfsburgu nie ma policji. Dobra, chowam się za drzewem. Ej, jakiś gościu, kto to jest? Hej! Dobra. Gdzie ta dziewczyna idzie? Kurde. Ej, dobrze, że mnie chociaż nie widzi. Dobra, muszę iść za nią, żeby mnie nie widziała. Co ona robi? Jakby nigdy nie patrzę na ten napis, a jednak patrzę na nią. Gdzie ona idzie? Co to za dziewczyna? A może ona wie, że ja ją śledzę? To jest jakaś Linda P. W ogóle pozdrawiam, ale co to jest za Linda P? Nie dość, że śmie... Coś stało? Czemu ona zniknęła? Ona wyszła z serwa, czy co? Dobra, nie wiem. Ej, gościu! Ej, dziewczyno! Eluwinka! Elo! U cie bie. Co u cie by ty i e by i a co u ciebie? Bye. Goodbye. Dobra, Eluwinka. Jakby, nie wiem. Ja może ją będę teraz śledził. Ona coś pisze. Gdzie ona idzie? Czy to na pewno jej dom? O Jezu! Nie znam angielskiego. Dobranoc mi się, napisałem. Mogę you home. A, kontrol C. Dobra. Spytałem ją, ciekawy czy mi odpowie. Halo. To znaczy, uch. Gdzie jesteś? Halo? Halo? Gościu, czemu ci smutno? Duna. It's okay, ale to... Co ona mi napisała, nic nie widzę. No, I told you are lady one for Danganronpa Frendon. O Jezu. Dobra, nie wiem co to znaczy, ale coś tam, że nie. Coś tam, coś tam. Ok. Bye. Ok. Goodbye. Może ją będziemy śledzić.
Tak, będziemy ją śledzić, dawajcie. Śledziliśmy jedną, bo się zachowywała podejrzanie. Teraz też, czemu ona nie wejdzie do domu, tylko siedzi tutaj i jakby nic nie robi? O co z nim chodzi, nie tak? Co jest? Dobra, tutaj mam czat, ktoś coś napisał. Kurde. Premium? Czemu jestem premium VIX-TT21? Czemu premium? No spisuję. Ej. Co się stało? A gdzie mój dom w ogóle? Czy ona wyszła z serwa? Go to house. Idziemy do domciu. Szkoda, że tu Polacy nie grają, tylko grają sami. Tylko ja chyba gram w to. To jest za 25 zł gra. Czemu nikt w to nie gra? Żaden Polak w to nie gra. Tylko Anglicy tu grają. I co w ogóle z tą babką tutaj jest? Co z nią jest? W sensie nie chodzi mi o ciasto, tylko o tą dziewczynę. Czy ona tu w ogóle gdzieś jest? Ona jest podejrzana strasznie. Ja muszę zobaczyć, co z nią nie tak. W ogóle okien moich nie widać było. Czemu moich okien nie widać? Wygląda, jakbym nie miał okien i mebli. Jezu. Ale źle zrobiła obrót. A czemu to jest innego koloru trawa? Gdzie ona jest? Ona jest tu. Nie mam jak tu wejść. I ładnie ma naprawdę dom wystrojony. Czy to jest jakaś kawiarnia? Ej, co to jest? W sumie to wygląda jak kuchnia i że tu coś się robi. Tu coś się robi. Jakby tu ktoś... Ej, nawet jest menu! Ech. Czy to jest jej nazwa tego lokalu? Ej, to ja mogę tu przyjść. Ej, to jestem sąsiadem z dziewczyną, która prowadzi lokal. Mogę coś u niej zjeść. Śmieszne. Jak szybko słońce wstało. Jezu, razi mnie w oczy. Okej. Dobra. Na dzisiejszy odcinek nie wiem, co miałem robić. W sumie chciałem poprowadzić śledztwo na temat mojego skutera. Co się z nim stało, bo jakby dałem ankietę i zagłosowaliście, że ten kolo mi ukradł. Ale jak on mi miał ukraść? No i... No dobra, jak tam mówicie, no bo ja dałem ankietę poprzednim odcinkiem z Roblox Przetrwanie. Nazywał się Powrót Roblox Przetrwanie. Ja byłem Wix, dajcie łapkę w górę. I ogólnie mówiliście tam. Ja dałem ankietę. W ankietach ja nigdy nie odpowiadam, tylko wy odpowiadacie. I odpowiedzieliście. Nie wiem, czy wszyscy, ale jedna osoba na pewno. Albo może wszyscy powiedzieli tak, mi ważne. Jest 100%, chyba 100%, wtedy kiedy to nagrywam, to 100%, na to, że właśnie że jak ten skuter w poprzednim odcinku straciłem, to że to jest wszystko, jakby wina tego kolesia. Gdzie jest gniazdko? O Jezu, ale tu ciemno było. Tak się nie da żyć. Jezu, ale razi w oczy, dobra. Ej, czy powinienem zmienić te ściany? Bo jakoś tu tak nie pasuje do tego sufitu. Może tu powinienem zmienić sufit. Chociaż nie da się. Dobra, ej no. W sumie w tych pokojach to nie pasuje mi bardzo ten sufit. Ale tu wszędzie indziej to jest nawet ten... No, taki fajny filar. Taki ładny domek. No, ja zawsze miałem problem, bo zrobiłem za duże domki zawsze. I zawsze za mały ten. Ale tak czy siak, wróćmy do tego. Posiedźmy na ławce i wam powiem. Miałem, o, nawet grzybek tu jest. Ja go nie sadziłem nawet. Tu w takim chłodnym miejscu mi grzyb wyrósł. Co jest? Dobra, nieważne. Trzeba świetle, a coś nie będę marnował. O Jezu, tu może naprawić. Miałem robić śledztwo w tym odcinku. Propos, co się stało z tym. Ale no, jak widać. No. Coś mi nie pykło to śledztwo. Miałem dziś robić śledztwo. Łatwo wejść na mój dach. Miałem dziś robić śledztwo, a mi nie wyszło. Tak mi totalnie nie wyszło, że po prostu nie wiem. Kręcę się po tym parku w ogóle. Może powinienem otworzyć park, że wchodzisz za pieniądze i ten. I zwiedzasz ładny park. Dobra, nieważne.
Miałem sobie robić śledztwo, ale wyszło, że nie śledzę, kto porwał w końcu mój skuter i czy naprawdę tamten gościu porwał mi skuter. Z Roblox przetrwanie. Ja tu muszę przetrwać. Jak ja mam przetrwać bez skutera, bo mi jakiś kolo ukradł? W ogóle na swojej działce zasadziłem drzewka. Czemu nigdzie drzewka nie rosną? Tylko tam rosną za moją działką, ale tu nigdzie nie rośnie. Co się stało z tym domem? W sumie domem, kawiarnią. Jest jakaś ciemna. Czy ona meble usunęła? Czy taki sam błąd jak u mnie? Nie, taki sam błąd jak u mnie. Dobra. No to co? No, śledziłem jakąś dziwną, nie wiem, osobę. I potem gadałem z jakąś znowu dziwną osobą. Ale nieważne, tak czy siak. No to Eluwinka, myślę, że film wam się podobał. No i subujcie kanał. Na kolejny raz robimy śledztwo. Tym razem było śledztwo, co ta dziewczyna ukrywa. I ta druga. Ale w kolejnym odcinku już zrobimy śledztwo prawdziwe. Czyli takie profesjonalne. Kto mi ukradł ten skuter, który kosztował 12 tysięcy i mam 18, a wcześniej miałem 13 tysięcy. Więc marnowałem naprawdę 12 tysięcy, a ten skuter zniknął. Dobra, nieważne. Więc żegnam się widzowie, myślę, że film się podobał. No i Eluwinka.